Na rysunku poniżej punkt O jest środkiem okręgu, a odcinek SE jego średnicą. Zaznaczmy sobie średnicę kolorem i pytanie brzmi, jaka jest miara kąta ISE? Miara kąta ISE to ta miara. Jak zwykle zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i obliczenia tego samodzielnie. Ok. Takie zadanie można rozwiązać na wiele sposobów. Pierwsze, co mnie uderza, to że jest tu kilka trójkątów i na pewno możemy skorzystać z tego, że suma miar kątów wewnętrznych każdego trójkąta to 180 stopni. Na przykład w tym trójkącie znamy już miarę jednego kąta wewnętrznego, ten kąt ma 27 stopni. Gdybyśmy znali miarę tego kąta, kąta S i E, to znalibyśmy miary dwóch kątów wewnętrznych tego trójkąta, czyli potrafilibyśmy obliczyć miarę trzeciego. A miara kąta SIE łatwa jest do obliczenia, bo jest to kąt przyległy do kąta 61 stopni, czyli miara tego kąta dodać 61 stopni równa się 180 stopni, bo są to kąty przyległe. Czyli miara kąta SIE wynosi 180 stopni minus 61 stopni. Ile to będzie? 180 minus 60 to 120 i minus 1 to 119 stopni. Czyli miara tego kąta, o którą pytamy, dodać 119 stopni, dodać 27 stopni równa się 180 stopni. Albo inaczej, miara kąta ze znakiem zapytania to 180 stopni minus 119 stopni minus 27 stopni. 180 minus 119. Tego nie musimy liczyć, bo mamy już zaznaczone na rysunku, że 119 stopni i 61 stopni to kąty przyległe, czyli 180 minus 119 to 61. 61 minus 27 to 34. Miara kąta ISE wynosi 34 stopnie. Jak już wspomniałem, zadanie takie jak to można rozwiązać na wiele sposobów. Spróbujmy jakimś innym sposobem. Znamy już odpowiedź, ale zacznijmy jeszcze raz od początku. Chcę Wam pokazać, że jest wiele sposobów na rozwiązywanie takich zadań. Na przykład mamy wśród tych trójkątów trójkąty wpisane w okrąg. Wiemy, że jeżeli kąt wpisany w okrąg oparty jest na średnicy, albo inaczej mówiąc, na łuku równym połowie okręgu, to jest to kąt prosty. Jego miara to 90 stopni, czyli miara tego kąta wynosi 90 stopni. I możemy te informacje wykorzystać do obliczenia miary tego kąta, bo w tym trójkącie mamy 90 stopni, dodać 61 stopni, dodać miara tego kąta równa się 180 stopni, czyli miara tego kąta wynosi 180 stopni, minus 90 stopni, minus 61 stopni. 180 minus 90 równa się 90, minus 61 równa się 29 stopni. Czyli znamy miarę tego kąta. 29 stopni. Jeżeli teraz przyjrzymy się innemu trójkątowi, trójkątowi SLE, i jeżeli w nim dodamy miarę kątów wewnętrznych i przyrównamy do 180 stopni, to możemy wyznaczyć miarę tego kąta, a potem odjąć 29 stopni i otrzymamy miarę kąta ISE. Miara tego dużego różowego kąta, dodać 90 stopni, dodać 27 stopni, równa się 180 stopni, bo są to kąty wewnętrzne trójkąta SLE. Czyli miara różowego kąta to 180 stopni, odjąć 90 stopni, odjąć 27 stopni. Równa się 180 minus 90 równa się 90, minus 27 równa się 63. Czyli miara tego dużego kąta wynosi 63 stopnie. Ten mały to 29 stopni. Czyli kąt ISE to 63 stopnie minus 29 stopni. 63 minus 29 równa się, jak poprzednio, 34 stopnie. Ten sposób jest chyba trochę trudniejszy od poprzedniego, ale tak naprawdę wszystko zależy od tego, które zależności geometryczne jest wam łatwiej zauważyć. Pierwszy sposób może był trochę łatwiejszy, może jaśniejszy, bardziej oczywisty, ale dobrze jest podchodzić do problemów z różnych stron. W tym przypadku skorzystaliśmy ze znajomości miary kąta wpisanego w okrąg, opartego na średnicy. Jeżeli zapytacie skąd wiemy, że ma on 90 stopni, to muszę was odesłać do innego filmu, w którym to udowodniliśmy. Wiemy, że tak jest, bo miara kąta wpisanego w okrąg jest równa połowie miary łuku, który ten kąt wyznacza. To jest łuk, na którym oparty jest kąt SLE. Miara tego łuku to 180 stopni, bo wyznacza go średnica, czyli miara kąta SLE, kąta wpisanego w okrąg, to połowa ze 180 stopni, czyli 90 stopni.